Witam wszystkich Państwa na debacie poświęconej roli filologa, filologów we współczesnym świecie. Jednym z powodów, dla których taki temat w ogóle się pojawił, kiedy zastanawialiśmy się nad ważnymi rzeczami, którymi jako filolodzy, jako angliści moglibyśmy się podzielić, było to, że kiedy spojrzymy na struktury większości anglistyk w Polsce, to pojawia się dosyć duża różnorodność specjalizacji, które właściwie hasło filologia, czy to filologia angielska, czy jakakolwiek inna sobą obejmuje. Kiedy spojrzymy na, chociażby na strukturę zakładów, na strukturę naszego instytutu, ale też wielu innych, to widać, że pojawiają się właściwie zakresy wiedzy i eksperckich umiejętności reprezentujące bardzo, bardzo różnorodne pola, różnorodne podejścia do języka, do kultury, do różnych innych rzeczy. I stąd tak właśnie się narodził temat naszej debaty. Do uczestnictwa, w której zaprosiliśmy osoby, które są w naszym instytucie zarówno przedstawicielami poszczególnych zakładów właśnie i poszczególnych spośród tych aspektów filologii, jak i są też członkami Rady Instytutu, czyli osobami, które mają realny wpływ na kształtowanie programu studiów i tego, jak studia anglistyczne wyglądają. Także i może zacznę od przedstawienia wszystkich uczestników w kolejności alfabetycznej. Tak więc jest z nami pani profesor Ewa Kępłowska-Ławniczak, przedstawicielka Zakładu Literatury Angielskiej i Studiów Porównawczych. Pani profesor Zofia Kolbuszewska z Zakładu Literatury i Kultury Amerykańskiej. Pan profesor Marek Kuźniak z Zakładu Translatoryki i zarazem dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pani profesor Anna Michońska-Stadnik, przedstawicielka Zakładu Glottodydaktyki i pani profesor Bożena Rozwadowska z Zakładu Językoznawstwa Angielskiego i Porównawczego. Ja się nazywam Agata Zarzycka i będę moderować spotkanie. Także pierwsze właśnie pytanie, które nasuwa się i wynika z tego wstępu, wiązałoby się także z nazwą samego naszego instytutu. Kiedy się jej przyjrzeć, to w języku polskim nasz instytut nazywa się Instytut Filologii Angielskiej. Natomiast oficjalna nazwa anglojęzyczna to The Institute of English Studies. Więc jak łatwo zauważyć, nie pojawia się w niej w ogóle słowo filologia czy też philology. Zatem pierwsze pytanie do Państwa byłoby takie, dlaczego ta filologia znika z angielskiej wersji nazwy naszego instytutu? Co się z nią dzieje i co to może oznaczać dla osób, które rozważają studia anglistyczne i dla ich przyszłych kompetencji? Jeśli alfabetycznie, to bardzo proszę, Pani profesor. To powiem może dwa słowa na temat tego pojęcia filologii. Myślę, że pojęcie filologii zaczęło znikać, nie zresztą w odniesieniu do wszystkich filologii, ale w odniesieniu do filologii klasycznej, co jest ciekawe. Także filologii angielskiej, gdzie się pojawiło określenie anglistyka i trochę wydaje mi się, że była to próba jak gdyby modernizacji i odkurzenia tych studiów, które zaczęły rozwijać się w bardzo rozmaitych kierunkach, które tutaj już pani doktor nam troszeczkę wskazała, prawda? Że to jest taki rozwój kłączowy w bardzo różne kierunki. Ale może warto przypomnieć, że filologia ma różne oblicza i że jest ta wortfilologii, czyli filologia słowa zajmująca się badaniem różnych form istnienia języka,
Dawniej były to teksty, a dzisiaj badamy język w mediach, w mowie codziennej, żywy język, więc to jest całe spektrum badań tak naprawdę. No, a oprócz tej filologii słowa była już w XIX wieku zach filologii, czyli filologia przedmiotu. A więc takie przesunięcie w kierunku badań kontekstowych, które w tamtym okresie obejmowały i archeologię, i epigrafię. No a tych badań kontekstowych w ciągu XX wieku pojawiło nam się całe spektrum, gdzie doszły badania czysto historyczne, badania genderowe, badania psychologiczne, socjologiczne. W związku z tym, jeżeli myśleć bardzo szeroko na temat filologii, właśnie w tych dwóch aspektach, no to trzeba powiedzieć, że jest to bardzo duże pole, także zapraszające do różnych badań komparatystycznych, interdyscyplinarnych i wręcz transdyscyplinarnych. Natomiast jak sobie powiemy tylko po prostu anglistyka, no to właściwie mówimy, to są takie badania zawężone do języka i kultury angielskiej. I pytanie wtedy powstaje, czy rzeczywiście tak jest? Czy to jest to, czym my się tylko i wyłącznie zajmujemy? I czy to jest to, co odzwierciedla nasz system kształcenia? To jest pytanie. Rozumiem, że teraz mogę wyrazić swoją opinię. Bardzo mi się podoba, Ewo, twój wstęp i nakreślenie jakby znaczenia samego słowa, jego etymologii i praktyki bardzo nobliwej i szanowanej tradycji. Natomiast ja chciałam powiedzieć, że słowo filolog, które nie odnosi się teraz do nazwy instytutu, czy też samo słowo filolog kojarzy mi się z nobliwym, szacownym, starszym mężczyzną pochylonym nad tekstem w samotności, w zakurzonym gabinecie. I myślę, że dla wielu młodszych pokoleń tak właśnie kojarzy się to słowo. Nie z tą szeroko pojętym, transdyscyplinarnym i medialnym podejściem, tylko raczej właśnie z tym takim odsunięciem trochę kobiet od nauki i dydaktyki. I myślę, że to jest to, co odstrasza, to wyobrażenie odstrasza młodsze pokolenia. Myślę, że dlatego wielu z nas po 100 latach, ja byłam za tym, żeby zmienić nazwę na Instytut Anglistyki. Nie dlatego, że nie podoba mi się słowo filolog, nie dlatego, że nie szanowałabym tradycji filologicznej, do której odwołujemy się w naszych badaniach i w dydaktyce, ale myślę, że może, żeby, nie wiem, jakiej nazwy poszukać lepszej niż Instytut Anglistyki, żeby oddał tą współczesność naszego funkcjonowania w sieci, kontaktów naukowych, również tekstów kultury, transmedialności, nawet transmodalności naszych wypowiedzi i naszych badań. I oczywiście to właściwie jestem trochę w kropce, ponieważ nie umiem znaleźć słowa, które by oddawało to skomplikowanie i szerokość naszych badań, naszej dydaktyki. A wracając do tego pytania, ono jest bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że pytanie o to, dlaczego znika z mapy, czy z angielskiej nazwy, bo to w angielskiej nazwie nie mamy tego philology. Czemu znika termin filologia? Wydaje mi się, że stawiając to pytanie, tracimy z oczu jedną z największych odkryć badań nad językiem. Myślę tutaj o hipotezie Sapira-Whorfa, bo mówiącej o względności kulturowej, tak? O doświadczeniu językowym, o relatywizmie językowym. Tak, bo wiemy jako badacze, że światy językowe nie przystają do siebie idealnie, prawda? A że kultura instytucjonalna to czasami odzwierciedla, to jest zupełnie, zupełnie normalne i dlatego wydaje mi się, że byliśmy świadomi tego, jak podejmowaliśmy decyzję jako Rada Instytutu, żeby
żeby tego terminu philology, który kojarzy się z komparatystyką XIX-wieczną filologiczną dla części środowiska właśnie anglojęzycznego na Zachodzie dzisiaj, żeby tego philology tam nie umieszczać, prawda? Żeby nie wprowadzać jakiejś błędnej informacji o szerokim zakresie badań, które prowadzimy, które po części są filologiczne w rozumieniu philological, prawda? Ale wykraczają poza ten zakres, tak wąsko rozumiany jako badanie tekstów, prawda? Wykorzystując metody historyczne, czy to w oparciu o teksty literackie, czy teksty autentyczne, będące wytworem już takiej komunikacji naturalnej, tak? Myślę o takich korpusach XIX-wiecznych, wczesnych, które się badało i na tej podstawie budowało się jakieś hipotezy dotyczące historii języka. Także to jest dosyć złożona sytuacja. Na pewno ona wyraża ambicje instytucjonalne, nie? To pytanie, które nam towarzyszy tak naprawdę od początku transformacji. I to pytanie w zasadzie, te ambicje w zasadzie streszczają się w programie konwergencji z światem zachodu. Więc tak to wygląda. To teraz chyba moja kolej na M alfabetycznie. Proszę Państwa, jak ja 150 lat temu zaczynałam studiować na tym uniwersytecie, jak się mnie ktoś z rodziny zapytał, co studiujesz, i jak odpowiadałam, że filologię angielską, to reakcja była następująca: to co filozofię studiujesz? I to autentycznie było, to znaczy po prostu już wtedy, tak jak powiedziałam, nawet już wtedy filolog kojarzył się bardziej z filozofem niż z czymkolwiek innym. Nazwa już wtedy nie była do końca zrozumiała i tym bardziej mam wrażenie, że jest niezrozumiała dzisiaj tak do końca, dlatego że to są pewne tradycje oczywiście. Filologia zajmuje się tekstem w różnych jego warstwach, czy w językowej, literaturoznawczej, czy kulturowej. Natomiast moja dziedzina, którą ja badam, czy którą mój zakład bada, ona, moja specjalność, nie wpisuje się w ogóle w filologię. Glottodydaktyka, i tu jest kolejny problem w nazewnictwie, dlatego że glottodydaktyki, polskiego terminu ukutego przez pana profesora Grucze, nie ma, proszę Państwa, w ogóle w słowniku angielskim. Jedynym właściwie krajem, który używa tego terminu jeszcze, on się pojawia jeszcze we Włoszech. Natomiast nie pojawia się w żadnym innym kraju. We wszystkich innych krajach jest coś, co jest odpowiednikiem angielskiego Second Language Acquisition Studies. Co też nie jest dokładnie terminem, nie jest dokładnie tym, czym się tak naprawdę zajmujemy. To nie jest nasz przedmiot badań. Także, proszę Państwa, nazewnictwo moim zdaniem jest ciągle jakieś takie bardzo umowne i bardzo ulotne. Czyli glottodydaktyka, czy Second Language Acquisition Studies, czy w ogóle na badanie tak zwanych determinantów sukcesu w nabywaniu języka obcego, to jest nauka społeczna tak naprawdę. I zawsze mówię moim studentom, że my tu jesteśmy prawem kaduka, dlatego że tak naprawdę to myśmy powinni, w innych uniwersytetach jesteś właśnie glottodydaktyka czy Second Language Acquisition Studies, to jest na wydziale pedagogicznym, czy w naukach społecznych. Jak to się stało? Ja nie w tej chwili historycznie nie jestem w stanie tego stwierdzić, że to się wszystko jakoś tak przy tych filologiach ostało. No, ja mam tylko jedną na to odpowiedź. Tu chodzi przede wszystkim o to, że my rzeczywiście zajmujemy się nauczaniem i uczeniem się języka angielskiego. I to dlatego pewnie przy filologii. Ja od razu mówię, chciałam powiedzieć, że nie jestem przywiązana do terminu filologia. I wszystkie inne terminy, które moim zdaniem bardziej odzwierciedlają to, czym się zajmujemy,
czyli byłoby, wszystkie inne terminy mogą być dostępne i chętnie podejmowane chyba przez naszych kandydatów młodszych i młodszych przyszłych studentów i w ogóle młodych ludzi, bo czym by się tak naprawdę zajmujemy? No to te wieloma rzeczami się po prostu zajmujemy i to, i to już chyba od wielu, wielu lat. Ja na razie dziękuję bardzo. To wszystko, co w tej kwestii chciałam powiedzieć. Teraz kolej na mnie. Ja się w pełni identyfikuję z tym, co powiedziała Ania, bo dla mnie nazwa filologia angielska to, i że tak się to nazywało, i że Instytut Filologii Angielskiej, dawny kierunek studiów filologia angielska, to była taka terminologia tradycyjna, a tak naprawdę w powszechnym rozumieniu to 150 lat temu też, jak ja studiowałam, to się szło na filologię angielską, żeby się nauczyć języka angielskiego i oczywiście ci bardziej ambitni, żeby jeszcze później badać jakieś, prowadzić badania naukowe, ale jakby mnie ktoś zapytał, kim ja jestem teraz, to absolutnie bym nikomu nie powiedziała, że jestem filologiem, mimo że tak piszę w tych wszystkich dokumentach. I teraz mi się przypomniało, właśnie to jest dokładnie też to, co przed chwilą Ania, o czym Ania mówiła, że nawet dzisiaj, jak byłam na tych okresowych badaniach lekarskich i tam oglądano te moje ankiety, które wypełniają, to pani doktor mówi, o, to pani jest filozofem. O, widzisz? No. No naprawdę, bo zobacz, pani tam jest filolog, także w takim powszechnym rozumieniu to właściwie nie wiem, przyszły kandydat czy rodzice tego kandydata, oni kojarzą filologię z taką szkołą, która ich nauczy języka angielskiego i to... To nawet nie mówię ludzie z ulicy, tylko też ci, którzy prowadzą działalność akademicką na innych kierunkach, to zawsze filologię angielską kojarzyli właśnie z nauczeniem się, z uczeniem i nauczaniem języka angielskiego. Więc ja się w pełni identyfikuję z tym, co Ania powiedziała, że to jest tylko kwestia tradycji, ale no, jeszcze jak ja studiowałam lata temu, to, co myśmy robili, to czegośmy się uczyli, to były te różne aspekty języka angielskiego, ale to nie była filologia, bo to nie było siedzenie w bibliotece i grzebanie w tekstach. Dobrze. Więc ja, jakbym miała komuś powiedzieć, kim ja jestem, to ja jestem językoznawcą i to jest o wiele bardziej adekwatny termin. A to, że ja jestem na filologii angielskiej albo że pracuję w Instytucie Filologii Angielskiej, to jest tylko pretekst do tego, żeby uprawiać to językoznawstwo i go uczyć. Także wydaje mi się, że ta nazwa English Studies czy anglistyka, bo English Studies to jest świetnie, to jest tłumaczenie czegoś, co my nazywamy anglistyką, moim zdaniem. Zdecydowanie lepiej odzwierciedla to, czego uczymy, to, co robimy na tej anglistyce. I dzisiaj, i 50 lat temu, tak? Wtedy, kiedy myśmy zaczynały studia. Także ja właśnie się dokładnie podpisuję pod tym, co Ania. No bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za tą pierwszą rundę jakby głównych odpowiedzi i wypowiedzi. Teraz jest moment, też dobra okazja do dyskusji ewentualnie. Czy mają Państwo może jakieś komentarze, jakieś odniesienia do tego, co przedmówcy mówili, jakieś refleksje, które się pojawiły w trakcie? Ja bym może ustosunkowała się do wypowiedzi. Mianowicie tak bardzo szeroko pojęta filologia określa nasz wydział, prawda? Nasz wydział jest wydziałem filologicznym i jesteśmy w wydziale filologicznym. I myślę, że dla polonistów może jest to bardziej zrozumiałe jako taki bardzo tak naprawdę potencjalnie szeroki termin, nawet jeżeli to odczucie i skojarzenia tutaj zabawne, które obie panie profesor przywoływały, ja może filologa z filozofem bym nie pomyliła, bo męża mam filozofa, sama jestem filologiem, więc trudno by było mi się zamienić rolami. Natomiast myślę, że rzeczywiście mamy bardzo ogromny problem, jeśli chodzi o organizację nauki. Dlatego, że ta nasza organizacja wkłada nas w pewne
szufladki i tutaj pani profesor Michońska wspomniała słusznie, że to są właściwie dziwne sytuacje, dlatego że na Wydziale Filologicznym mamy nauki społeczne jak gdyby, i pedagogiczne jednocześnie. A dziennikarstwo też mamy. No. I komunikację mamy, tak. I mamy bibliologię, czyli mamy jak gdyby te badania paratekstualne, więc tutaj są, jest tych niekonsekwencji tak naprawdę bardzo dużo, prawda? I powstaje pytanie o to, czy ta koncepcja szkoły humanistycznej, czy jeszcze inaczej, nie byłaby lepszą koncepcją, bo w ramach takiego szerszego forum byłoby miejsce dla i tych, którzy by chcieli uprawiać filologię w sensie klasycznym i także dla bardzo wielu innych kierunków. Może by to było bardziej zrozumiałe. Ja przepraszam, jeszcze trzy słowa. Tłumaczenie naszego wydziału na język angielski wygląda Faculty of Letters. Ja bardzo przepraszam, ale dla mnie to jest zupełnie niezrozumiałe. Może ja już może rzeczywiście nie wiem, o co chodzi, ale ja z kolei na polski starałam się to przetłumaczyć, ale jakoś mi to nie bardzo wychodzi. Może ktoś tutaj pomoże? Nie wiem, mnie się wydaje, że Faculty of Letters to sugeruje, że my się zajmujemy literaturą. Tak. No więc właśnie. A podstawie podziału to był. Przepraszam. No, z łaciny to jest coś tam, to tłumaczenie tego naszego wydziału to właśnie ma literaturę w tym rdzeniu swoim. Także no, dlatego, no, tak jak mówię, to się kojarzy z tą tradycją, no, że to jest bardziej literaturoznawstwo niż to, co my robimy. Nie, ale w ogóle praca, no tak, bo to jest tylko praca nad tekstem. Bo to tylko praca nad tekstem. No właśnie, a nie przyjmując to, jak gdyby do wiadomości, że przecież to jest przede wszystkim, to jest dyskurs, to jest interakcja, którą my też w tej chwili, którą my się zajmujemy. No i także tu, no nie wiem, no może by zasugerować komuś, żeby ten letters jednak zniknął z tego naszego wydziału, bo to nie wiem, no może. Może nie ma lepszego terminu. Może nie ma lepszego terminu. Ja myślę, że to jest skandal. A może to, co Ewa mówi, humanistyczny wydział? No tak, bo to nie jest tłumaczenie wydziału humanistycznych. Wydziały humanistyczne bardzo często tłumaczenie mają właśnie, nazwę mają tłumaczoną jako Faculty of Arts and Letters. Takie w ten sposób. Natomiast ja, jak mówiłaś, Aniu, o tym właśnie, że Twoja dziedzina sytuuje się w naukach społecznych, ale również mamy dziennikarstwo na naszym wydziale. Pomyślałam sobie, że ta szeroko rozumiana dawniej filologia, o której mówiła Ewa, i to, co robimy i w dziennikarstwie, i to, co robisz ty, to właściwie wszystko się mieści w rozumieniu communication. Tak naprawdę, bo i studiowanie tekstów, ale również posługiwanie się nimi, uczenie się, jakby dyskutowanie na temat, jak należy uczyć siebie i innych, żeby umieć się porozumiewać, to wszystko w takim szerokim polu bardzo communications się sytuuje. I tak właśnie kiedyś myślałam, że czasami dyskusje takie, pamiętam, były na uniwersytetach niemieckich, czy właśnie zamiast wydziałów filologicznych nie powinny być wydziały communications. No, stosuje się też pojęcie wydziału filozofii, czy filozoficznego, i to jest na przykład w Czechach, gdzie filologię i językoznawstwo też, jak w Brnie, mieści się właśnie w tym terminie. Ale tak czy inaczej bym powiedziała, wszystkie nasze uwagi prowadzą do tego, że pojęcie wydziału jest jak gdyby tak sformułowane, jak to jest u nas sformułowane, jest pojęciem zbyt ciasnym po prostu. Prawda. Prawda. No. Dobra, co dalej, pani Agato? Dziękuję bardzo. Dalej myślę, że się pojawiło mnóstwo wątków, z których każdy byłby świetnym tematem znowuż do dalszej dyskusji, ale chciałam troszeczkę wyprowadzić w tej chwili naszą rozmowę z tej strefy takiej bardziej ściśle może
akademicko-instytucjonalnej, ponieważ już nawet kiedy Państwo mówili o bardzo różnych aspektach, tak, to całego problemu tego, kim jesteśmy i całego, nie wiem, kryzysu egzystencjalnego, filologicznego, to pojawiły się kilka prawideł. Jakby z jednej strony jest kwestia jakby historii samych badań i samej dyscypliny, powiedzmy, która przechodziła przez różne etapy i szła w różnych kierunkach. Są kwestie przemian zewnętrznych, łącznie z przemianami, nie wiem, całego tak naprawdę społeczeństwa i funkcjonowania kultury, tekstów, komunikacji, właśnie języków, prawda, zmieniających się ról, które te wszystkie rzeczy odgrywają. Jest też kwestia bardzo świadomych polityk, pewnych intencji, z którymi się dobiera słowa, terminy, prawda, i się właśnie przedkłada jedne nad drugie. I tutaj właśnie chciałam się troszeczkę zatrzymać nad tym pojęciem polityki. Widać, że wszystkie te rozbieżności właśnie i w nazwie, i w podejściach do tej nazwy też odzwierciedlają zmieniające się również poglądy po prostu na to, czym tak naprawdę powinno być badanie języka, do czego powinna służyć wiedza o języku, o jego wytworach, o kulturze, jak ona się powinna odnosić do szerszych kontekstów historycznych, społecznych, politycznych, i dlatego chciałam właśnie o tą politykę zapytać. Czy w ogóle to jest, na ile to jest znaczące zestawienie filologia, cokolwiek przez to w tej chwili rozumiemy już po tej dyskusji, filologia a polityka. W jak najszerszym ujęciu. Co Państwo myślą? Czy możemy znowu wrócić, zacząć od... proszę. No to może ja zacznę od końca teraz. Tak, bo to zależy, jak to tak w tym rozumieniu tutaj, co Pani Agata mówi, to z mojego punktu widzenia, jako językoznawcy, językoznawstwo w tym paradygmacie, który ja je uprawiam, czyli językoznawstwo teoretyczne, uniwersalne, jest apolityczne. Tak? Także dla mnie jest zero polityki w tym, co ja robię. Mm-hmm. W tym, czego uczę. Tak? To w ogóle nie ma, to jest dla mnie nierelewantne w kontekście i tego, czego ja uczę, i tego, co uprawiam jako badacz. No to tak tylko tytułem wstępu. A ja powiem trochę inaczej, jeśli Państwo pozwolicie, bo ja tak myślę sobie, że nie powinniśmy mieszać pojęć, dlatego że filologia to nie jest polityka w znaczeniu rządu, parlamentu, nie, ja ministerstw i ich decyzji. Ja uważam, że polityka, znaczy w ogóle nauki humanistyczne, czy w tym kontekście filologia, to być może polityka właśnie w tym szerszym kontekście humanistycznym. Proszę Państwa, jednym z celów zrównoważonego rozwoju w Organizacji Narodów Zjednoczonych, ja tutaj z mojej działki trochę, zrównoważonego rozwoju, to właśnie jest, między innymi, to jest dobra jakość edukacji. Jest też cały szereg innych rzeczy, mianowicie równy dostęp do tej edukacji dla wszystkich, a także, no już tak górnolotnie mówiąc, pokój, sprawiedliwość i silne instytucje. Silne instytucje, które sprawiedliwość tę mogą i powinny zapewniać. I powiem tak, że bez zrozumienia tekstu, bez zrozumienia tego z tekstu w sensie bardzo szerokim, zarówno tekstu pisanego, jak i tekstu mówionego, bez refleksji na temat tego, co ludzie piszą, a zwłaszcza co ludzie mówią, i bez fałszywych interpretacji, które często mamy, których często jesteśmy świadkami. Czyli tu bez tego, tych wszystkich, tej umiejętności rzeczywistej, prawdziwej interpretacji tekstu, nie jesteśmy w stanie zapewnić tego zrównoważonego rozwoju. I myślę, że to jest w tym sensie filologia, czy chce, czy nie chce, będzie jednak troszkę polityczna. Chodzi o świadome zrozumienie, to co się często u nas mówi, czy ty czytasz ze zrozumieniem. No powinniśmy, my jako akademicy, wydaje mi się, że powinniśmy między innymi właśnie tego uczyć czytać ze zrozumieniem, rozumieć teksty, tak jak już wspomniałam, zarówno te pisane, jak i te mówione, i rozumieć wszystko to, co się dzieje dookoła.
zwłaszcza w każdej warstwie językowej. I na tym polega nasza polityczność, bardziej humanistyczna niż polityczna w sensie rządów, w sensie parlamentów czy jakichkolwiek partii politycznych. To co? Bardzo Ci dziękuję, że to powiedziałaś. Nie powiedziane, ale nie wiem. Bardzo się cieszę, że to powiedziałaś. Naprawdę dziękuję, bo to jest coś, co ja też miałam ochotę powiedzieć, że to jest ogromna przyszłość właśnie filologa w dobie rosnącego wtórnego analfabetyzmu, tak bym to niestety nazwała. Analfabetyzmu na poziomie zdolności czytania tekstów i formułowania wypowiedzi. To jest okropny mankament i jest to nam wszystkim bardzo potrzebne. I to jest rzeczywiście bardzo istotny element naszej edukacji. Myślę, że wszyscy robimy to na innych polach, ale że to istnieje rzeczywiście we wszystkich naszych zajęciach, więc szukając wspólnego elementu, to na pewno to jest to. Ja bym chciała jeszcze tylko dopowiedzieć coś innego, że to, czy my jesteśmy zaangażowani politycznie, czy nie, to jest jak gdyby inna sprawa. Natomiast jesteśmy obiektem polityki, tak? Przedmiotem polityki i przedmiotem takiej czy innej polityki edukacyjnej i takiego czy innego finansowania tego procesu edukacji. I w związku z tym, jeśli mówisz o tym równym dostępie do edukacji, no to tutaj to jednak waży, dlatego że w pewnym momencie widzieliśmy powstawanie dużej ilości szkół prywatnych i mieliśmy prawo się chyba zastanawiać nad tym, jaka relacja jest między szkołami państwowymi, szkołami prywatnymi, jakie szanse mają różni studenci. W tej polityce edukacyjnej jest także wpływ naszych instytucji rządowych na tworzenie programów, ponieważ pewne wymogi są bardzo wyraźnie określane i określa się także przedmioty obowiązkowe. Jakoś tak się dzieje, że ta ilość przedmiotów obowiązkowych rośnie, prawda? I możemy się zastanawiać, jaki kształt ta edukacja przybiera pod wpływem tejże polityki. Co to właściwie powstaje i czy rzeczywiście powinno być tak, że urzędnicy tworzą tę politykę, a nie, że ona jest tworzona na dole. Bo tak by się wydawało, myślę, że także niektórym studentom, że to my jesteśmy całkowicie odpowiedzialni za programy i także za ilość zajęć obowiązkowych czy zajęć opcyjnych. A ja myślę, że warto byłoby, żeby sobie młodzi ludzie zdawali sprawę z tego, że my funkcjonujemy w pewnych jednak warunkach prawnych, warunkach pewnych przepisów. Zresztą na ten temat pan dyrektor będzie miał na pewno więcej do powiedzenia. Także ja tylko tak napomykam. Zostałem wywołany przez panią profesor. Wydaje mi się, że tak, że tutaj to wszystko, co ważne w tym kontekście tego pytania, już zostało powiedziane. Warto by to jak podsumować takim terminem jak polityka publiczna, bo odkąd tak naprawdę uczelnie zostały włączone do tej polityki publicznej, zarówno na poziomie narodowym, jak i na poziomie globalnym, bo tutaj mamy do czynienia z takim no, ścieraniem się tych aktorów instytucjonalnych, że myślę o aktorach na scenie światowej, ONZ. Pani profesor Starnik mówiła tutaj o agendzie zrównoważonego rozwoju, grupach eksperckich skojarzonych właśnie z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Myślę o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, Banku Światowym, o Komisji Europejskiej. A więc z jednej strony mamy pewną politykę publiczną transnarodową, która wyznacza pewne tendencje i kierunki funkcjonowania uczelni globalnie patrząc, a z drugiej strony mamy narodowe polityki, narodową politykę publiczną, której częścią stały się uczelnie. No i konsekwencją tego faktu jest stopniowe zwiększanie wpływu państwa na funkcjonowanie szkół wyższych. Jak również, i to widać zarówno w sferze dydaktyki, jak i badań naukowych.
Po prostu szkolnictwo wyższe stało się integralną częścią sektora publicznego. No i w tym momencie jednym z tych takich odczuwalnych elementów wpływu czy obecności szkolnictwa wyższego w sektorze publicznym jest aparat biurokratyczny, który wywiera coraz większy wpływ na życie nas jako filologów, jako akademików, prawda? Poprzez wprowadzanie ujednoliconych regulacji, wprowadzanie kompleksowych ocen działalności jednostek naukowych, prawda? W oparciu o wspólne kryteria aktywności badawczej, co budzi oczywiście wielkie opory w środowisku, no bo wiemy, że nasze aktywności są bardzo, bardzo różne. Myślę tutaj o tym słynnym podziale na humanistów i na przedstawicieli nauk ścisłych, którzy tak naprawdę uprawiają dwie różne kultury badań naukowych. Więc krótko mówiąc, jesteśmy częścią tej szeroko pojętej polityki publicznej. No i tutaj musimy jakoś się z tym zmierzyć. No i oczywiście częścią oczywiście tej polityki publicznej jest polityka uprawiana przez władzę publiczną, prawda? No bo ona określa pewne cele strategiczne na poziomie narodowym. No ale ona też jest pod wpływem, myśląc tutaj o Polsce, obecności Polski w strukturach europejskich, jest oczywiście ona pod wpływem, ta władza, tendencji narzucanych globalnie. Więc tutaj mamy takie ścieranie się globalnych tendencji, wytwarzanie takiego korporacyjnej społeczności akademickiej z jednej strony, a z drugiej strony pewne lokalne uwarunkowania, konteksty, tradycje funkcjonowania uniwersytetu w różnych częściach świata, tutaj u nas, na naszym gruncie, prawda, w Polsce. Więc problem bardzo szeroki, dużo badań w tym zakresie się dzieje, ale chyba wszyscy odczuwamy ten wzmożony aparat biurokratyczny, nie? Jako taką emanację działania tego sektora, jako emanację działania tej machiny związanej z polityką publiczną, tej częścią jest uniwersytet. To musi wybrzmieć. Oprócz tego oczywiście jest jeszcze polityka kulturalna, polityka językowa, czyli te aspekty, które panie profesor, moje przedmówczynie drogie, to właśnie sformułowały, tak? Dbałość o tekst, dbałość o myślenie, o krytyczne myślenie. Dbałość również o zwięzłość, dlatego już kończę. A ja chciałabym tutaj jeszcze dodać o takim jednym aspekcie, który się akurat nie pojawił jeszcze w naszej dyskusji, mianowicie o tej takim rysie politycznym polityki wewnętrznej instytucji dotyczącej decyzji, czy uniwersytet powinien być uniwersytetem badawczym, czy powinien być instytucją dydaktyczną. Ponieważ myślę, że w naszej dyskusji o słowie filologia jakby zawiera się na pewno ta sprzeczność. My jako naukowcy chętnie bylibyśmy filologami, ale nie chcemy jakby budzić, nie chcemy alienować szerszego grona adeptów, dla których filologia może być właśnie słowem niezrozumiałym i odpychającym od zapisania się czy tam studiowania. Także myślę, że w pewien sposób ta nasza dyskusja jest jakby też dotyka decyzji, co jest ważniejsze w uniwersytecie jakby. I myślę, że to napięcie jest bardzo, bardzo istotne dla naszych decyzji dotyczących, jak powinien wyglądać na przykład wydział albo cały uniwersytet. Dziękuję bardzo. Znowuż zapytam o ewentualne refleksje, o ewentualne odniesienia się do przedmówców. Czy jest taka potrzeba? Tak jeszcze może ad vocem tego, co powiedziała profesor Kobuszewska. Tak się zastanawiam, czy my mamy jako środowisko dzisiaj, które stanowi część, prawda, uniwersytetu, czy my mamy coś do powiedzenia tak naprawdę, jeśli chodzi o kształt tegoż uniwersytetu. Czyli znajdujemy się tak naprawdę pod presją różnego rodzaju regulacji,
funkcjonujących wewnątrz. Naprawdę stosujemy tą logikę no, dostosowywania się, prawda? Ale próbujemy jednak. Próbujemy jednak znaleźć jakby rozwiązanie. To może trochę kwadratura koła, ale próbujemy jednak tą misję, o której mówiła Ania, o której mówiła Bożena, jednak tą misję prowadzić, czyli tą misję nauki krytycznego myślenia, krytycznego czytania i jakby krytycznego rozumienia tekstów literackich, tekstów kultury. Więc... Oczywiście, że tak. To się odbywa na zajęciach, prawda? Mhm. To tutaj mamy tą wolność decydowania o profilu poszczególnych, prawda, zajęć, jak one, te zajęcia będą przeprowadzane. I to jest piękne, że mamy tą możliwość rzeczywiście tworzenia tego typu kontekstu. Natomiast pozostaje jeszcze ta cała rama instytucjonalna, która może wspierać ten proces lub może ten proces no, może mu szkodzić lub go wręcz uważać za niekonieczny, prawda? Więc to jest problem, że wydaje się, że jeśli chodzi o normy instytucjonalne i funkcjonowania uniwersytetu, no to tutaj my jako akademicy nie mamy już takiej autonomii, albo ona jest już daleko iluzoryczna w porównaniu z uniwersytetem tak naprawdę przedwojennym. Tak? Oczywiście. Czy jeszcze, mówiąc dalej, przed XIX-wiecznym uniwersytetem, w którym uniwersytety nie były tak sprzężone z państwem, prawda, jako donatorem. Bardziej chyba może nie tyle z państwem jak z państwem, ale bardziej chyba z ekonomią, o której pewnie za chwilę będziemy mówić, z biznesem, tak. Gdzie ale, się wymaga wręcz. Tak, ale 19. A tak. Tak. Czyli uniwersytet jako wyrażający ducha narodu, tak? Odpowiadający zapotrzebowaniom państw narodowych, które wówczas się kształtowały. A to, o czym pani profesor teraz mówi, no to wydaje mi się, że to jest ten kolejny etap, przechodzenie od uniwersytetu będącego częścią państwa opiekuńczego do uniwersytetu reagującego na otoczenie zewnętrzne. I to jest ten drugi proces. Uniwersytet przedsiębiorczy. Tak. Ja to jest taka dosyć dziwna sytuacja właściwie, dlatego że z jednej strony to jest właśnie to, o czym mówicie. Nasz uniwersytet stawia na badania i ja bym powiedziała, to jest taki projekt, który mnie osobiście przypomina XIX-wieczny Oxford i Cambridge, gdzie jest stawianie na taki model monastyczny, tak bym go nazwała. I ta tradycja, przynajmniej w Oxfordzie, tam jest kontynuowana. Tylko przepraszam bardzo, ale na tego rodzaju luksus potrzebne są ogromne fundusze. Dokładnie. Tak? Ogromne fundusze, których nie ma. Przeprowadzona reforma została de facto przeprowadzona bez właściwego finansowania. Nie mówię o naszym przejściu naszego uniwersytetu, mówię w ogóle o ostatniej reformie szkolnictwa, która została przeprowadzona właściwie z minimalną ilością pieniędzy. Tak? Wydaje mi się także, że oderwanie się od tej funkcji nauczania jest iluzoryczne, tak, iluzoryczne i wydaje mi się, że też tak naprawdę w naszych warunkach polskich szkodliwe po prostu. Oczywiście. Tak, nie do przeprowadzenia i szkodliwe. Więc tak, ja cały czas dziękuję, że to powiedziałeś, dlatego że ja uważam, że no, zwyczajnie po prostu, jeżeli nie będziemy jeżeli nie będzie studentów, albo będzie ich coraz mniej, no to jaka jest nasza rola? Jeżeli, czy my wszyscy będziemy, jeżeli chcemy być wszyscy badaczami, no to w takim razie, tak jak ty mówisz, jakież pieniądze trzeba by skądś zdobyć, żeby można było tylko badać. Dlatego, że zmniejszanie liczby studentów oznacza mniejszy dostęp do
czy w ogóle jakby mniejsze zainteresowanie dydaktyką, tutaj to jest też, o tym wspominamy, to jest też decyzja polityczna. I to jest to, przeciwko czemu ja zdecydowanie protestuję. Dlatego, że no, też oprócz badań, no to trzeba jednak jeszcze przekazywać coś. I takie mam wrażenie, że to jakby różne oczywiście tendencje w różnych uczelniach, ja nie mówię tylko i wyłącznie o Uniwersytecie Wrocławskim, no takie się pojawiają, że jakby no ten student tak jakoś dziwnie przestaje być taki istotny, że to najważniejsze jest zupełnie co innego. I proporcje, tyle i tyle, z tylu i tylu studentów na jednego pracownika, wydają mi się no nie na miejscu. Wydumane, tak, dokładnie. Delikatnie mówiąc. No aż mi się rozgadali tutaj. No właśnie, jeżeli nie ma jeszcze, znaczy temat jest rzeką, ja też się zasłuchałam w tę dyskusję, bo naprawdę poruszają Państwo super ważne rzeczy. Myślę, że może szczególnie cenne też dla naszych słuchaczy może być zwrócenie uwagi, to co wybrzmiało nawet od początku tych właśnie Państwa wypowiedzi, czyli zróżnicowanie samego pojęcia polityki i tego, na jakich ona poziomach może funkcjonować, i czasami rzeczy, które nie wydają się w sposób oczywisty polityczne, można w ten sposób interpretować oraz mają takie konsekwencje. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby mieć tą świadomość, że polityka naprawdę może oznaczać rozmaite rzeczy i działać z różnych poziomów. Natomiast faktycznie, ponieważ czas nas troszeczkę zaczyna naglić już w tej chwili, to chciałabym jeszcze nawiązać do tego, co też już wybrzmiało w Państwa wypowiedziach, czyli ten kwestia ekonomiczna, gospodarcza, tak, ponieważ z jednej strony jakby ciężko ją oddzielić i od tematu politycznego, ale też myślę, że to może być coś interesującego dla potencjalnych absolwentów, prawda? Czyli mam jakby tutaj dwie perspektywy. Z jednej strony kwestie ekonomiczne, finansowania i jakby polityki chociażby równych szans i równego dostępu i tak dalej, które jakby z perspektywy tej bardziej instytucjonalnej, bardziej naszej, a z drugiej strony mamy perspektywę powiedzmy absolwentów, czyli takich jednostkowych filologów, ludzi po studiach i ich perspektyw na przykład ekonomicznych. Także chciałabym też postawić ostatnie takie ważniejsze może hasło, poddać pod dyskusję, a mianowicie, nie wiem do końca jak je sformułować, zapytać o rynek filologiczny, filologia a kapitalizm, filologia kontrakapitalizm. Rynek. Proszę. Rynek filologiczny. Przepraszam, to jakaś cisza się taka zrobiła, to ja może zacznę, żeby bo ja troszkę mam, ja trochę z innego punktu widzenia, a może właśnie z właściwego, nie wiem. W każdym razie chciałabym, tutaj jest pytanie, czy cokolwiek ma filologia wspólnego z ekonomią, a zwłaszcza sprawa dotyczy naszych absolwentów. Proszę Państwa, ja mam takie hasło, tutaj sobie zapisałam, anglista pracę znajdzie wszędzie. I tutaj nasi absolwenci oprócz szkół, oprócz tłumaczeń, biur tłumaczeń, znajdują zatrudnienie w korporacjach, w różnego rodzaju urzędach, spółkach i tak dalej. Są jednymi z najbardziej cenionych pracowników, a przyczyna jest następująca. Ja znowu trochę idę w kierunku tych dokumentów europejskich, które określają w ogóle pewne, akurat w tym kontekście uczenie się przez całe życie, jakie kompetencje, a to jest oczywiście tych 8 kluczowych kompetencji, ale ja wymienię tylko te, które zdecydowanie posiada filolog anglista. Mianowicie przede wszystkim kompetencje miękkie tak zwane, czyli niemierzalne. Miękkie, bo niemierzalne. To jest przede wszystkim komunikatywność w języku, zarówno w języku ojczystym, jak i w języku obcym, czy konkretnie angielskim. Kreatywność, my tego uczymy, nasze projekty, nasze mikronauczanie. Umiejętność pracy w zespole, a także kultura osobista, ale także dobra organizacja pracy. Mi się wydaje, że te atrybuty, uzyskane dzięki studium na filologii angielskiej, i te kompetencje są rozwijane, i dlatego nasi absolwenci po prostu dobrze się mają na rynku pracy, a więc ekonomicznie w tym sensie chyba wygrywamy.
nie wiem, wiem skądinąd, że rzeczywiście tak jest, dlatego że nasi absolwenci no bezrobotni po prostu nie są. Tyle, co chciałabym powiedzieć w tej kwestii. Tak, no ja bym dopowiedziała, z tym wszystkim się zgadzam zdecydowanie. Ja bym powiedziała tylko tak, z naszego punktu widzenia, jednak współtworzących programy, nie fetyszyzowałabym żądań rynku. Bo rynek rządzi się tak zwany twardy rynek kapitalistyczny, ponieważ upadło to słowo, prawda, filologia angielska czy anglistyka, kapitalizm twardy. Rynek rządzi się bardzo twardymi prawami i usiłuje kupić za najtańsze pieniądze, prawda, najtańszym kosztem pozyskać pracownika, który musi mu się przydać do określonych celów. Natomiast co się potem z tym pracownikiem dalej stanie po 3, 4, 5 latach, to tego rynku bezosobowego i tej korporacji naprawdę nie interesuje. Tak? W związku z tym korporacja mówi, wystarczy, jeżeli będziesz miał studia licencjackie. I tak w Wielkiej Brytanii powstała ogromna masa studentów mających te niższe dyplomy. Tak. A potem niektórzy z nich mogli przy pomocy bardziej, bym powiedziała, inteligentnych pracodawców jeszcze skończyć studia wyższe, bo okazywało się, że te studia wyższe są jednak bardzo potrzebne. Niebezpieczne jest także myślenie w kategorii tylko i wyłącznie bardzo precyzyjnie określony zawód. Dlatego, że rynek znowuż jest kapryśny, więc owszem, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jednego dnia potrzeba tłumaczy, drugiego dnia potrzeba nauczycieli. Tłumacze powinni sobie zdawać sprawę z tego, że jednak powinni cały czas się dokształcać, poszerzać swoją wiedzę, dlatego że w dużej mierze będą też zastępowani przez maszyny, mówię brzydko. Także myślę, że taką ogromną zaletą studiów anglistycznych czy filologicznych jest elastyczność i zdolność przystosowywania się studentów do zmiennych bardzo wymogów rynku. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić to, że przeżyjemy całe życie w jednym zawodzie. To właściwie się kończy. Myślę, że kończy się także praca dla nauczyciela, który posiada tylko jedną specjalność. To już wiemy, że powiedzmy Austria, Niemcy, nauczyciel musi mieć, być nauczycielem dwóch specjalności. Więc trzeba się liczyć właściwie z taką ciągłą edukacją. No i tu bardzo ważna jest chyba gotowość podejmowania tego trudu edukacji. Więc ta umiejętność uczenia się i otwartość i gotowość podejmowania tego trudu. Więc myślę, że no i podejmowanie decyzji, prawda? Więc tutaj dobrze, jak jest duża ilość przedmiotów do wyboru, bo wtedy no, jakieś decyzje trzeba podejmować i myśleć nad tym. Czy to znaczy, że... Pozwolę sobie tylko jeszcze może, jeśli mogę, bo tutaj znalazłem na stronę akurat Wyższej Szkoły Bankowej taką informację podaną. Tam są ogłoszone wyniki ogólnopolskiego badania wynagrodzeń prowadzonego w 2020 roku przez firmę Serlach i Serlach. One pokazały, że osoby znające język angielski na poziomie zaawansowanym zarabiały o prawie 3000 zł brutto więcej niż osoby znające angielski w stopniu podstawowym. To jest pewna odpowiedź. Rozumiem argument twardy za tym, żeby uczyć się języków i to uczyć się dobrze. No więc poza tym oczywiście aspektem takim, o którym tutaj wspominamy, finansowym,
to, na co zwróciła pani profesor Ławniczak, jest bardzo istotne, czyli to wykształcenie na studiach filologicznych, tej umiejętności elastycznego, tej elastyczności myślenia krytycznego, myślenia niekoniunkturalnego, niekonformistycznego, ale właśnie wydaje mi się, że to jest ten klucz i to jest to, co, czyli myślenie krytyczne, to jest to, co firmy też de facto, może inaczej to nazywają czasami, mówią o dyspozycyjności, elastyczności, ale firmy, interesariusze zewnętrzni, bo to jest kolejny termin, który gdzieś tam w trakcie transformacji tradycyjnego do Uniwersytetu Przedsiębiorczego, ten termin się pojawił, a przecież to jest termin zaczerpnięty z leksykonu biznesowego. A więc przedsiębiorcy, którzy są interesariuszami dzisiaj zewnętrznymi, prawda, oni wyznaczają te nurty, oni wyznaczają trendy, oni wyznaczają popyt na wyniki, które ma produkować uniwersytet. No i więc słucha się dzisiaj interesariuszy zewnętrznych. No i właśnie ci interesariusze zewnętrzni często wskazują na filologów jako bardzo, bardzo atrakcyjną grupę absolwentów. Ze względu na to, że właśnie absolwenci studiów filologicznych są wykształceni elastycznie, są wszechstronnie, można powiedzieć, wykształceni dla przedstawicieli korporacji. Bo tak dzisiaj na tak dynamicznie zmieniającym się rynku pracy potrzeba ludzi, którzy potrafią się szybko uczyć nowych rzeczy. Prawda? Mamy dużą dozą niestabilności, zatrudnienia, do czynienia, zmieniają się technologie, zmieniają się wymagania. No i dzisiejszy człowiek musi bardzo często zmieniać optykę patrzenia na różne kwestie, jeśli chodzi o swoją karierę choćby. Tak? I mamy w dobie korporyzacji uniwersytetu, w dobie wsłuchiwania się w głosy otoczenia gospodarczego, mamy taki, widać ten silny nurt, taki deetatyzacyjny, można powiedzieć. Zarówno on jest schowany pod terminem właśnie elastyczność, płynność i tak dalej, prawda? No, ale musi, prawda? I to widać też na uniwersytecie, że dzisiaj ta stabilność zatrudnienia nie jest już tą stabilnością, do której przyzwyczailiśmy się jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Prawda? Dzisiaj przechodzimy non-stop jakieś ewaluacje, przechodzimy różnego rodzaju procesy ocen eksperckich ze względu na stanowisko, jakie zajmujemy. Także cały czas jesteśmy też pod jakąś ciągłą, można powiedzieć, presją tych ocen i regulacji z tym związanych. No więc to jest zjawisko złożone na pewno. Tutaj się przenikają te światy, biznes i akademia, i one nawzajem się trochę karmią tym samym słownikiem, który mówi o tym, że potrzeba mobilności, potrzeba płynności, elastyczności i tak dalej. I z tym się mierzymy na co dzień. No tak czy owak, dla przedsiębiorców dzisiaj absolwenci studiów filologicznych naprawdę są atrakcyjną grupą ze względu na tą wypracowaną gdzieś tam na studiach elastyczność spojrzeń, na umiejętność interpretowania tekstów, na to, co zwróciliśmy tutaj podczas tej debaty uwagę, prawda, że staramy się uczyć, interpretować, krytykować teksty źródłowe. To jest niezwykle istotne. To ja sobie pozwolę jeszcze teraz wrócić do tej dyskusji, do punktu wyjścia. Z tego, co tutaj powiedzieliśmy i co powiedział teraz Marek, to właśnie wynika między innymi też to, że nie chcemy się nazywać filologia, tylko Institute of English Studies, bo to jest tutaj ta wszechstronność, uniwersalność i tak jakby zakończenie tej naszej debaty nas jest taką klamrą z tym pytaniem początkowym, od którego pani Agata zaczęła naszą debatę. Dlaczego English Studies i anglistyka, a nie na przykład filologia? Dlatego, że właśnie te English Studies obejmują to wszechstronne spojrzenie na wiele aspektów studiów anglistycznych. Dziękuję.
Dziękuję ogromnie. Jeszcze zapytam tylko profesor Kolbuszewską, bo jakoś nie wybrzmiał jej głos jak na razie w tym temacie. Czy... Ja chciałam przyłączyć się do głosu Bożeny, pani profesor Rozwadowskiej. Mianowicie uważam, że to rzeczywiście jest jakby filologia zwraca nas ku tradycji i ku temu myśleniu badawczemu, natomiast anglistyka zwraca nas ku tej elastyczności rynku. Czy nam się to podoba bardzo, czy mniej, to jednak z punktu widzenia zewnętrznego, to jest bardziej bliskie, bardziej potrzebom tych, którzy do nas będą przychodzić, niż myślenie o filologii. Także zgadzam się, Bożeno, że rzeczywiście bardziej to jakby reklamuje naszą elastyczność, wszechstronność i umiejętność przystosowania się do, i krytycznego przystosowania się do warunku. Ja bym się zgodziła tutaj z obiema paniami, że w kategoriach brandingu zdecydowanie tak, prawda? Jeżeli chcemy posługiwać się tym terminem w sensie rynkowym, prawda, to już jest określona rozmowa, prawda, określony dyskurs, to na pewno jest on terminem zrozumiałym. Natomiast czy rzeczywiście odzwierciedla English Studies, anglistyka, to co my robimy, to ja bym miała bardzo duże wątpliwości, dlatego że my absolutnie wychodzimy poza takie anglistyczne sensu stricto działania, dlatego że zarówno to zanurzenie w naukach społecznych i to zarówno w tej edukacji nauczycielskiej, jak i edukacja tłumaczeniowa, czy powiedzmy badania kulturoznawcze, one bardzo mocno wychodzą poza ten parasol, który tutaj sobie tworzymy, poza tę nazwę, ale wydaje mi się, że w obecnej chwili to jest to jedyna taka nazwa, która może funkcjonować z sukcesem. Chyba, żeby uniwersytet zdecydował się na taką ogromną reorganizację starego podziału na wydziały, prawda? Bo ani Jagiellonka, ani Uniwersytet Wrocławski się na to nie zdecydowały. No więc tkwimy tak naprawdę w modelu XIX-wiecznym. Tak, ale jeszcze teraz w reakcji na tą konkluzję Ewy. Jeżeli mamy wybór między English Studies i filologia, to oczywiście na pewno to, co robimy, tak, jest bliższe nazwie English Studies niż nazwie filologia. Dlatego, że jest filologia. Ja nie jestem, ja na przykład się nie uważam za filologię, za filologa, dlatego, że badam język jako zjawisko natury ludzkiej, tak, a nie. Nie opieram się tylko na tekstach. No co Ania robi też. Tak, tak, Bożeno. No, na Harvardzie zapewne byłabyś przy Instytucie Neurologii i Psychologii. Tak jak nasza koleżanka. Profesor Lisinkiewicz, prawda? Tam ta organizacja jak gdyby lepiej sytuowałaby te badania. Zdecydowanie. No ale my jesteśmy w takiej, jak powiedziałam, paradoksalnie XIX-wiecznej organizacji, tak? I to nas trochę tutaj formatuje, więc stać nas na to, żeby powiedzieć Institute of English Studies. I to powinniśmy promować, prawda? Bo nie mamy żadnej innej możliwości, ale powinniśmy być świadomi swojej absolutnej hybrydalności w tym wszystkim. No tak, no bo my po prostu uprawiamy różne dziedziny, wychodząc z języka angielskiego poza... Tak, to jest ten nasz początek, prawda? Tak. A potem łączowo się rozchodzimy, bo trudno powiedzieć, że hierarchicznie. Nie, no właśnie tak jak mówiłam, że język angielski czy tak,
staje się takim jakby pretekstem, żeby robić coś innego. Żeby robić coś innego. To jest, jeszcze ja dwa słowa, to właściwie ja na samym początku właśnie powiedziałam, no ja jest, mój zakład jest przy anglistyce, dlatego że zajmujemy się uczeniem i nauczaniem języka angielskiego i uwarunkowaniami sukcesów w tymże. I to jest właśnie to, co nas łączy właśnie z English Studies. To jest właśnie to. Ale słuchajcie, jeszcze jest jedna rzecz, przecież nasz kierunek, jesteśmy zaszufladkowani od góry, dlatego że nasz kierunek jest kierunek filologia, specjalność filologia angielska i filologia, no i w dalszym ciągu. Teraz już nie. No ale czyli specjalność, ale kiedyś, od kiedy? Byliśmy, raptem jesteśmy 2 lata? No. Jesteśmy teraz anglistyka. Tak. Jesteśmy teraz anglistyką, no ale byliśmy przez ile? No już nie powiem ile. Lata całe, 50. Lata całe. Zaszufladkowani jako kierunek filologia, prawda? Specjalność. No i potem jeszcze były różne inne podspecjalizacje. I to się tak trzyma. To nie jest tak, że to jakoś tak szybko zostanie zapomniane. To ta filologia będzie się za nami ciągnęła przez wiele lat jeszcze. I ten kierunek filologia. Na jakim kierunku? No filologia. Czy z mniejszymi ewentualnie tam odgałęzieniami. Także to tak jakby bez przerwy nam towarzyszyć będzie. I tak myślę, znaczy nie, może no powinniśmy coś, znaczy nie tyle zrobić, ile po prostu tak jak powiedziałyście, że trzeba by promować troszkę inną nazwę właśnie, bo tak naprawdę zajmujemy się wieloma innymi rzeczami. No. No tak, ale studenci przychodzą do nas po to, żeby nauczyć się różnych aspektów działalności w języku angielskim. Prawda. Oby nie tylko języka angielskiego. Utożsamiają to z filologią, dlatego zostawiliśmy tą nazwę oficjalną, prawda? Instytut Filologii Angielskiej, dlatego się tak nazywamy. To był przecież, była dyskusja na Radzie Instytutu na ten temat. Czy powinniśmy w związku z tym, że zmieniamy kierunek z filologii angielskiej na anglistykę, zmienić nazwę Instytutu na Instytut Anglistyki? Okazało się, że nie do końca, bo ze względu właśnie na ten branding tak naprawdę, że w dalszym ciągu ta filologia na gruncie tutaj Polski, na gruncie lokalnym, no kojarzy się z zaawansowaną nauką języka angielskiego. No właśnie. Ambitny student przychodzi na filologię angielską. Panie Marku, a czy to nie było tak, że pieczątki trzeba by było zmieniać wszystkie? No na pewno trzeba by było pieczątki zmieniać i masę innych rzeczy, ale mam koronny argument, żeby zostało. Gdzieś ten filologia jako atut, jak pewne aktywa niematerialne się pojawiło w tej naszej dyskusji, że to jest coś, co jednak dla ludzi dzwoniących podczas rekrutacji, pytających, prawda, to wy jesteście anglistyką czy filologią angielską, tak jak zawsze była filologia, prawda? To mówię coś tam w skojarzeniu przeciętnego obywatela, to sformułowanie filologia jest cenne i ono jest skojarzone z czymś, na co trudno się dostać, co wymaga pracy, przygotowania i tak dalej ze strony przyszłego studenta, więc może. Może tak nie do końca z tą filologią, przynajmniej jeśli chodzi o samą nazwę filologia na gruncie polskim, jest źle. No. Oczywiście to, co powiedzieliśmy, na gruncie anglosaskim te znaczenia się pewnie już rozminęły. Ja bym sobie pozwoliła przerwać niestety teraz, ponieważ w trosce o jakby spójność też i czas nas wszystkich. Także strasznie, strasznie dziękuję przede wszystkim za w tej ostatniej jakby rundzie wypowiedzi. Za stworzenie takiego spektrum, które wydaje mi się, że też ładnie jakby i zarówno podsumowuje naszą rolę, tudzież różne role, jakie może filolog, anglista zajmować we współczesnym świecie, jak i daje troszeczkę taką dość konkretną odpowiedź na to pytanie o rynek filologiczny i o to, co może być na poziomie bardziej pragmatycznym interesujące dla potencjalnych absolwentów anglistyki, dlatego że jakby przedstawili Państwo całe spektrum umiejętności, które z jednej strony, począwszy od bardzo konkretnych,
technicznych, typu właśnie zaawansowana znajomość języka angielskiego, umiejętność czytania ze zrozumieniem i tak dalej, po umiejętności niemierzalne, elastyczne, trudno uchwytne, ale jednocześnie kluczowe, jak się okazuje, na bardzo wiele sposobów, zarówno jeżeli chodzi o dostosowanie do warunków, jak i jeżeli chodzi o potencjał, aby te warunki, nie wiem, zmieniać, kształtować, wpływać na nie w sposób bardziej krytyczny i powiedzmy zdystansowany. Może to jest troszeczkę utopijne myślenie w tym momencie z mojej strony, ale mam wrażenie, że właśnie ta elastyczność i ta złożoność w sumie tego doświadczenia naszego jest bardzo istotna tutaj i też może dać odpowiedzi zarówno osobom rozważającym takie studia, jak i nam trochę rzucić światło na to, kim jesteśmy jako angliści akurat w tym wypadku. Także czy mają Państwo jeszcze jakieś refleksje, jakieś takie komentarze podsumowujące może zanim się pożegnamy? Czy jeszcze coś nam umknęło może? Wszystko dobrze. Wszystko zostało powiedziane. Dobrze. Bardzo serdecznie dziękuję w takim razie. Mam nadzieję, że to była owocna dyskusja. Mi na pewno pozostawiła dużo, jakby duże pole do refleksji i mam nadzieję, że nasi słuchacze również skorzystają z tej wymiany myśli. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc.